Dziś kolejny film z wielopieluchowej serii i na warsztat bierzemy pieluchy tetrowe. Hej, z tej strony Sylwia. Dzisiaj porozmawiamy o tetrze, o pieluchach tetrowych. I ja zawsze, kiedy zaczynam opowiadać o pieluchach wielorazowych tak ogólnie, to mówię o tym, że pieluchy wielorazowe to nie jest tetra sprzed 30 lat, którą stosowały nasze mamy i nasze babcie. Co nie do końca jest prawdą, bo tetra przez 3 dekady nie zmieniła się aż tak bardzo. Natomiast jest zasadnicza różnica, jeśli chodzi o to, jak o tetrę się dba. I to jest główna różnica, która jest pomiędzy tym, jak stosujemy tetrę dzisiaj, a jak robiły to nasze mamy i nasze babcie. Znaczy przynajmniej moja mama albo moja babcia, bo jak ktoś jest młodszy niż 30 lat, to może już załapał się na jednorazówki. W każdym razie główna różnica jest taka, że inaczej o tetrę dbamy. Po pierwsze, tetry 30 lat temu trzeba było gotować i prasować. W tej chwili możemy gotować, ale nie musimy, ze względu na to, że mamy proszki i odkażacze. I też pieluch tetrowych absolutnie nie prasujemy, bo zmniejsza to ich chłonność. Jeśli chodzi o zalety i wady pieluch tetrowych, to głównymi zaletami tetry jest to, że jest tania, nawet ta dobra tetra polskiej jakości jest rozwiązaniem dosyć tanim. Po drugie, tetra momentalnie schnie. Po trzecie, tetra jest chyba najlepiej dostępną pieluchą wielorazową na naszym rynku. Praktycznie pieluchy tetrowe możemy dostać w każdym sklepie dla dzieci, ze względu na to, że są polecane też do, żeby wziąć je do szpitala, żeby spakować je do torby dla dziecka. Wycieramy nimi buzię i mamy dla nich miliony zastosowań, dlatego tetrę możemy kupić absolutnie wszędzie. Główną wadą tetry jest to, że trzeba ją składać. I przy starszych dzieciach też chłonność tych pieluch jest często niewystarczająca. Natomiast nie ma to znaczenia przy dzieciach malutkich, przy noworodkach. Jeśli chodzi o rozmiary tetry, to najbardziej popularne są pieluchy tetrowe kwadratowe o krawędzi 50 albo 60 cm. 50-tki polecane są dla noworodków, 60-tki dla starszych dzieci. Są też 40-tki, natomiast 40-tki poleca się kupować tylko w momencie, kiedy wiemy, że będziemy mieli małego noworodka. Jeśli chodzi o to, na co warto zwrócić uwagę, kupując pieluchę tetrową, to warto zwrócić uwagę na gramaturę i na jakość. Najczęściej polecaną pieluchą tetrową w Polsce, z tego co wiem, są pieluchy tetrowe firmy Katal. Jest to polski producent, który ma tetrę, z tego co pamiętam, o gramaturze 130 gram. Więc jeśli nawet kupujecie tetrę na Allegro od jakiegoś bliżej nieokreślonego producenta, to warto zwrócić uwagę na to, czy jest zaznaczona gramatura tej pieluchy, żeby nie były to najtańsze pieluchy tetrowe, bo one są najcieńsze. Jeśli jesteśmy już przy firmie Katal, to firma Katal wypuściła bardzo fajny produkt dla rodziców, którzy boją się składania tetry, bo jest to taka rzecz, która najczęściej decyduje o tym, że nie chcemy pieluchować tetrą. I Katal wyszedł z pieluchami tetrowymi, które są już zszyte wcześniej w samolot. Samolot jest to najbardziej popularne złożenie pieluchy tetrowej. Ja mam nadzieję, że uda mi się nagrać taki tutorial pokazujący o tym, jak taką pieluchę w ten sposób złożyć. Natomiast Katal wychodzi naprzeciw rodzicom, którzy nie chcą składać pieluch i ma takie w swojej ofercie samoloty już gotowe. To jest największy samolot, który jest złożony z tetry właśnie 60 cm, z tego co pamiętam. Natomiast są też mniejsze i takie, jak możemy kupić w różnych rozmiarach pieluchy tetrowe, tak samo samoloty są też szyte z różnego rodzaju wielkości pieluch tetrowych. Jeśli chcecie takie samoloty szyć samodzielnie, to warto sobie kupić tetrę, która jest taka na metry sprzedawana, a nie gotowe pieluchy tetrowe. Głównie ze względu na to, że pieluchy tetrowe są obszywane na krawędziach i jeśli z takiej pieluchy będziemy chcieli zszyć tutaj ten samolot, to ona tutaj
przez te oprzycia będzie dosyć gruba pod pleckami, co nie będzie wygodne. Dlatego jeśli chcecie samodzielnie szyć samoloty, to polecam kupić taką tetrę z belki. Jeśli chodzi o moje doświadczenia z pieluchami tetrowymi, to ja na początku nie za bardzo się z nimi polubiłam. Chociaż tetra jest bardzo polecana dla noworodków, to mi w tych pierwszych dniach pieluchy tetrowe się za bardzo nie sprawdziły. Natomiast bardzo fajnie sprawdziły mi się pieluchy tetrowe w momencie, kiedy Tymon zachorował na ospę, kiedy miał 7 miesięcy. I kiedy pobiegłam po pieluchy jednorazowe ekologiczne i niestety okazało się, że pupa Tymka nie chce z nimi absolutnie współpracować. Tymon miał bardzo mocno podrażnioną pupę, a musiałam go smarować różnymi specyfikami, takimi konkretnymi dla ospy. I gdybym stosowała pieluchy wielorazowe, zwykłe, te moje kieszonki czy Ajo, to bym je najzwyczajniej w świecie w ciągu tygodnia zniszczyła tymi specyfikami. Dlatego zdecydowałam się na tetrę, bo stwierdziłam, że mam kilkanaście sztuk pieluch tetrowych. Co prawda tych najtańszych i słabej jakości, ale stwierdziłam, że jest to świetny sposób. No, nawet jeśli będę musiała te pieluchy po tygodniu wyrzucić, to nie będzie mi żal. I wtedy zdecydowałam się na pieluchowanie tetrą i zupełnie do pieluchowania tetrą się przekonałam, dlatego że pomimo tego, że była zima, to udało mi się przeżyć z tymi kilkunastoma pieluchami tetrowymi przez tydzień. Prałam co prawda codziennie, natomiast tetra dobrze rozwieszona przy kaloryferze była sucha w ciągu 2 godzin. I naprawdę te pieluchy bardzo fajnie się sprawdziły. A co najlepsze, potem potraktowałam je takim praniem w 90 stopniach i nie było najmniejszego problemu, żeby wyprać wszystkie te kremy i specyfiki z tych pieluch, także tak naprawdę sprawdziły się świetnie. Także bardzo Wam polecam zainteresowanie się pieluchami tetrowymi. Jest to świetny rodzaj pieluchy na początek. Jeśli nie pasuje Wam jakieś złożenie tetry, to miejcie na uwadze to, że jest mnóstwo sposobów na złożenie tetry i warto poeksperymentować z tym, co sprawdza się w Waszym przypadku, bo niekoniecznie samolot będzie dla Was odpowiedni. Możliwe, że inne złożenie będzie Wam bardziej pasować. Ja najbardziej lubię po prostu składać w prostokąt, który dopasowuje do długości otulacza. Tak się najlepiej sprawdza u nas. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te rzeczy, które chciałam Wam powiedzieć o tetrze. Przypominam o subskrypcji kanału. Jeśli film wydał Wam się wartościowy, to koniecznie kliknijcie łapkę w górę. Tymczasem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć.